today is a day where we express our appreciation to the Polish people who stood up against the Nazi terror. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Welcome everybody here. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, w ten przepiękny, słoneczny, letni dzień, żeby ponownie odsłonić nasz mural poświęcony powstaniu warszawskiemu. Memoriał przeszedł podobną drogę jak Warszawa. Został zniszczony. Tak jak nasza stolica zostaje właśnie odbudowany i odnowiony i zaprezentowany Państwu po raz kolejny. Ma już swoją własną historię. Cieszymy się, że od początku swego istnienia stał się tak ważnym miejscem dla Polonii, dla tych, którzy szanują żołnierzy, którzy nie zawahali się zaryzykować własnym życiem w imię najpiękniejszych ideałów, na jakich zbudowany był nasz kraj. Żołnierze Armii Krajowej, patrioci polskiej wolności. I believe that this is one of the most significant uprisings that took place in this great world of ours that people don't know about and they should know about. And why is that? We hear a lot about freedom fighters these days and we've talked about it in the history books. We've talked about what went on in Hungary or in Czechoslovakia or even in the Soviet Union. But I have to tell you, this uprising in Warsaw, truth be told, was so much more important than they. In America, Polish Americans are wonderful citizens. They contributed so much to our democracy, to our community. They're outstanding citizens, outstanding role models, and they have quite a history to tell. And this is why we're here today. We're here to remember the courage of the Polish people that stood up against the worst war machine in history, the Nazis, and fought back bravely. And I urge everyone who feels like they're having a bad day to come here to this monument and to contemplate the courage of the Polish people who stood up and fought against incredible odds. If we ever think we have a problem, think about what they confronted and what they fought and what they ultimately overcame. Ci, którzy przeszli te piekło tych 63 dni, bitwie, która była niemożliwa, którzy powiedzieli, że nie będą umierali na kolanach. Większość nie przeżyła tego piekła, ale wśród nas są ludzie, którzy przeżyli, przetrwali i tu na amerykańskiej ziemi odnoszą sukcesy i są dziś wśród nas. May this flag express a small token of gratitude to the men and women who have gone before us and fought to ensure that the blessings and freedoms we enjoy will continue for many generations to come. Zainteresowanie Polską. Patriotyzm zaczyna pokazywać się wśród młodzieży polskiej. Coraz od zeszłego roku, od Monte Cassino, gdzie 3000 dzieci szkolnych było na uroczystościach. I tutaj okazuje się, że młodzież zaczyna interesować się patriotyzmem, zaczyna interesować się historią. I chcę coś do tej sprawy dorzucić.
I didn't think I was going to get emotional, but I'm so emotional when I see my dad's picture. It's been a real honor and a real incredible journey for me to promote the Warsaw Uprising and these incredible heroes who are here today. It's been a gift for me to be able to educate the American public and hopefully the world about the incredible heroes. So I just want to give all of you who are here today a huge round of applause for remembering them and for spreading the word as much as you can, because the journey has just begun. Bardzo się cieszę tym, że Polonia z całego świata zjeżdża się, żeby oddać hołd do wszystkich powstańców, łącznie z moim ojcem, który figuruje na murale, przepięknym murale, który jest namalowany przez wybitnego artystę Rafała Pisarczyka, oddając hołd nie tylko powstańcom, ale do wszystkich Polaków, którzy oddali swoje życie dla wolności człowieka, indywidualności człowieka i przede wszystkim demokracji i tego, co każdy człowiek chce w życiu, czyli szczęścia pod boską opatrznością. To me, this mural, I think, really is sacred ground. It is such an incredible, special place. And what it says is not just the Polish people have never forgotten the sacrifice of my father and his comrades. It also represents that the American people will never forget. And as a Polish American, I was born here in Brooklyn, and to have my father's face up here is so incredibly special, because when I see my father's face and the face of other heroes like Witold and also of Julian Kolski, it reminds me of the incredible courage of the Polish people, the resiliency of the Polish people, and also that we will always fight, we will always stand up for freedom. And to have it here in America, there is no greater ally of America than Poland. And to have the Polish people here and the American people here, this represents, I think, the pioneers and the fighters of freedom. America do tej pory nie wie, specjalnie młodzież. Młodzież nie orientuje się, że wolność nie jest tania, nie jest bezpłatna, za to trzeba przelewać krew. Jak spotykam się z młodzieżą amerykańską, którzy przyjeżdżają do Waszyngtonu, wysyłam ich do cmentarza w Arlingtonie, żeby liczyli groby, żeby widzieli, ile młodych ludzi przez 250 lat oddało swoje życie, żebyśmy mieli wolność i niepodległość. To celebrate really the only memorial of the historic uprising in America, the only one, and it's right here in Greenpoint, the home, the cradle of the Polish-American community. When I get back to Washington, I'm going to fly a flag over the Capitol just for this event, to commemorate the importance of this event. It was at the end of the war that this uprising took place. The Soviets were occupying the eastern part of Poland. The Germans were under control by this ragtag outfit of soldiers who had to scrounge and try to get provisions in order to eat and to live, much less try to get ammunition to fight. But they held off the Germans because they were told and they were waiting for supplies from the West that the Soviet Union stopped. They didn't want this particular Polish uprisers to succeed because they had a government in exile in London that was prepared to take over the country of Poland. We know that. And the Soviet Union had different ideas at the time as to who Poland was going to belong to. I trust that those who pass by it, Americans, Poles, will not only admire the wonderful work of art, but also give a thought to what this painting shows. The heroes of the 63 days of that impossible resistance have said that they would not die on their knees. Some of them are amongst us here today. I'm very pleased to be able to meet them and say a word of thanks from all Poles of younger generations for their effort, their valiant fight. To see my father's face here is really incredible. Young dad,
My dad was 18 at the time, and he was free at the time that this picture was taken. But it was an incredible journey before he got to that point. And it's a story that so many other people, the other faces that are up here, Donat over here, which I love that over there with these on the tank, and his daughter and wife here, which is so beautiful to be here today. Also, of course, Julian Kolsky, as you've heard, and you're going to hear his incredible story in a moment. Also, Vitold is up there. He's in the middle of Julian Kolsky and my father. And Vitold was the youngest upriser to ever receive Virtuti Militari, which is the highest honor of Poland, basically the Medal of Honor. He was 12 years old. So it's in great company that Julian and my dad are there. I was 12 when I joined the Polish Underground Army. 13 when I was arrested by the Gestapo and tortured, escaped from a train to Auschwitz. At 15, I, together with five others, started the Warsaw Uprising at 2 o'clock on the 1st of August. It was an accident. The Germans attacked us, so that in Żoliborz, the uprising started 3 hours before. Only we were an elite unit, and only one in five of us had a weapon, a grenade. We had to get it from the Germans. These folks who fought so valiantly not only had to defeat the Nazis, they had to worry about whether or not they were going to get anything from anybody, because they knew the Soviets, even though they were supposed to be their friends and comrades, were actually their enemies. This uprising was defeated because they didn't get the help that they needed. And we know that the Soviet Union took over the country of Poland and it fell into communist hands. We knew what freedom meant, and we knew that freedom is not free. It has to be earned with the blood. Thank you all for being here today. I thank you from the bottom of not only my heart, but I thank you from the heart of this wonderfully handsome man who's seated on this tank. At the age of nearly 19, he and his friends determined that they were going to stand up to the injustices that were being foisted upon all of our predecessors. So I think that we should give a round of applause to each and every single one of those men and women who fought during the uprising. Thanks to his courage, and actually the courage of my mom, and my uncle, and my aunt, I can say that I'm proud to be born in the United States, along with all these beautiful little girls and boys, along with my sister, and to have the freedom to be able to stand here before you to say, thank God for them. They put everything on the line. They did everything they could. I dzięki Bogu. Bo jakby tego nie zrobili, my byśmy tutaj nie byli. Często myślę o moich kolegach, którzy polegli, i wiem, że nie polegli na marno, że Solidarność i Polska jest obecnie wolna i niepodległa. Jestem dumny z naszej młodzieży polskiej, która nie zapomina o co myśmy robili. This is so special to be here. I first want to thank, of course, Greg Frick and Pangea Alliance, also the artist who has now rededicated this and spent so much time. It is truly a labor of love. And also, of course, the veterans, those from PAWA, those from SWAP, those who have made the ultimate sacrifice who could not be here. This is truly an honor for all of them. And I'm so glad that the heroes, those ones who survived, could be here today, and the heroes who did not make it will never, ever be forgotten.
Kiedy przyjechałam do Nowego Jorku w grudniu ubiegłego roku, jednym z pierwszych miejsc, które odwiedziłam, to był Greenpoint i widziałam zdewastowany mural. Niesamowicie mi było przykro, że taki wysiłek, który był włożony przez poprzednie miesiące, a nawet lata, żeby to powstało, został zniszczony przez bezmyślnych wandali. Na szczęście pokazujemy, że mamy hart ducha, głębokie kieszenie, nie jesteśmy do pokonania i mural ponownie dzisiaj pięknie odtworzony, był ponownie dedykowany. Co najbardziej cieszy, to to, że mieliśmy okazję spotkać się z jeszcze żyjącymi powstańcami, ale że też tutaj nam dzisiaj towarzyszyli przyjaciele Amerykanie i młode pokolenia, Polacy, Amerykanie polskiego pochodzenia i osoby, które po prostu mieszkają na Greenpointie i się interesują, dlaczego ci Polacy tutaj śpiewają pieśni patriotyczne, dlaczego oprócz flagi amerykańskiej i polskiej, które tu znają, powieszono jakąś powstańczą flagę na muralu na Greenpointie. Ja jestem spokojna po tym moim pół roku obecności w Nowym Jorku, że Polonia ma się dobrze, że duch polski tutaj jest w tym miejscu. Może zmieniają się potrzeby, może się zmieniają oczekiwania. My też jako konsulat staramy się dostosować do tych nowych wyzwań, do tych nowych oczekiwań. Ale dzisiejsza ceremonia pokazuje, że jesteśmy tutaj siłą, mocni i jesteśmy dumnymi Polakami w Stanach Zjednoczonych. Dumna jestem z tego, że nie tylko my starsi, ale następne pokolenia, tak jak moje córki, które mówią fantastycznie po polsku, mimo że są urodzone w Ameryce, jak również moje wnuczęta tutaj, które były w kościele, podawały dary i są tutaj. Szczęść Boże nam wszystkim, niech żyje Polska i God bless America. Zapamiętajmy, że ci wszyscy, którzy brali udział podczas powstania, to byli dzieciaki, to byli dzieci. Co myśmy robili w naszych życiach, jak mieliśmy 18 czy 12 lat? Zastanówmy się, czy byśmy mieli tyle honoru i tyle tupetu, żeby wejść do kanału, tak jak mój ojciec. Najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że młodzież bierze udział i honoruje tych ludzi, którzy dawali swój czas, swoje życie, ponad wszystko oddawali swoją krew po to, żeby utrzymać polskość, indywidualność Polski, jakże i odejść od przymusów nie tylko niemieckiej okupacji, jakże i później dalszych przymusów komunistycznych. Cieszę się bardzo, że ceremonia się udała, że po raz kolejny mieliśmy z sukcesem tutaj otwarcie muralu po dewastacji. Muralu, który już ma swoją historię, przecież taką podobną drogę jak Warszawa został odmalowany, odbudowany. Dzisiaj błyszczy w pełnej glorii po raz kolejny i co najważniejsze, cieszę się, że udało się nam to tak świetnie zorganizować, że przyjechały wszystkie media nowojorskie, najważniejsze telewizje z miasta i dzięki temu kilka milionów nowojorczyków dzisiejszego wieczoru po raz kolejny dowie się, czym było powstanie warszawskie i tym właśnie uważam mój patriotyczny obowiązek za spełniony. Zrobiliśmy świetną robotę i dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli. Bardzo mi się podobało, jest to potrzebne tutaj mi się wydaje, takie uwiecznienie tych bohaterów powstania warszawskiego, których w Polsce pamiętamy, a tutaj są niezauważalni. Promocja tego naszej historii również przez powstanie warszawskie jest bardzo ważna. We have a lot to thank the Poles for that helped us win against the most oppressive war machine in history. And there's no greater ally, I think, of America than Poland, and no greater appreciation of freedom than the Polish people, than all of us here that are standing here today. Mam nadzieję, że to miejsce będzie na stałe, pomimo że zniszczenia czy podobnych wypadków, ale to miejsce, ten mural będzie symbolem Polski walczącej. Powstanie warszawskiego i co roku będą tutaj odbywały się uroczystości upamiętniające, przekazujące świadomość, że powstanie to nie była tylko grupka mała ludzi, a to był wzór całego narodu.